Urodziłem się w Chmielniku 3 lutego 1924 roku. To było małe miasteczko. Tak jak było, tak jest teraz. Granica sama. Więcej było Żydów, i to w dużym procencie, niż Polaków. Żydami żeśmy żyli bardzo dobrze. Nie było żadnych zatargów, żadnych bujek. Razem jedli, razem pili. Domów żydowskich było masa. Prawie że 80%. Było trochę takich domów polskich, to gospodarzy, rolników. Zamieszkałem początkowo na ulicy Sienkiewicza, w domu aptekarza o nazwisku Odrobiński. Tam mieliśmy 3 pokoje z kuchnią. Mieliśmy sąsiadów. Między innymi tam mieszkał taki lekarz weterynarii. Tacy starszy taki pan, taki Stefanik Borkiewiczowa. Później taki profesor. I tam chodziliśmy na lekcje, tajne lekcje. Między innymi chodził tam dwóch Zamoyskich i syn Stradowskiego, kierownika szkoły, który został zastrzelony. Raz ojciec zastrzelony i ten syn, ten mój kolega, który ze mną chodził na tajne nauczanie, też został rozstrzelany przez Niemców. A jak chowali, to mary były takie. 4 kije, na tych kijach była jakby podłoga i na tym dopiero takie półokrągłe takie przykrycie. I przeprowadzali ich na cmentarz żydowski, no i tam chowali go. Także trumien nie było tak jak u nas, w naszej wieży, tylko takie przykrycie. Pierwsze te klasy to chodziłem tam, gdzie teraz jest szpital, bo tam była szkoła. Później wychodziłem następne klasy tam, gdzie straż. I jeszcze później trzecie miejsce to było tam, gdzie narożny sklep, tam gdzie był mojego ojca sklep. Prawda? I tam chodziłem już do końca, do 6 lat. Do szkoły podstawowej chodzili Żydzi i Polacy. Z tym, że większość było Żydów. A Żydzi oprócz tego mieli swoją szkołę, Heder, też w Rynku. Nie mogłem pojąć ułamków w szkole. A to był naprzeciw sklepu mojego ojca. To miał taki maleńki sklepik, taki Żydek. Jego syn, wspaniały matematyk. I on potrafił mnie w ciągu 2 dni nauczyć ułamków. I od tego czasu byłem dobry z matematyki. Siedziałem w kozie za obrażenie kierownika szkoły podstawowej żeńskiej. Siedziałem tam pół dnia z płaszczem. A dlaczego? Bo ja chodziłem po takim murze, tam taki mur był, a on tak szedł i mi tak, zejdź mi w tej chwili z tego muru. A ja za przeproszeniem powiedziałem, po co mi będzie.
sobotę na przykład, to specjalne były takie lekcje, żeby zasadniczo to tak przebyć tylko tą sobotę. Bo Żydzi nie przychodzili na lekcje. Przychodzili sami po las. Były takie czasem zamieszki, jakieś głupoty młodych uczniów, że tam któryś tam bił Żyda albo coś krzyknął. Ale to było sporadyczne tylko. No tak to zgoda była. Razem mi się bawili. Przecież Chmielnik był trochę zniszczony. Tośmy tam latali po tych domach zniszczonych, kryjówki. To razem Żydy z Polakami bawiliśmy się razem. Najlepszym kolegą to był Żydek mój. Nazywał się Lajwe Mydlarz. To był chłopak w moim wieku, prawda? Razem chodziliśmy do szkoły i przeważnie, przewaga jego bytności to była u mnie w domu. Czasem nawet rodzice jego mówili, że co ty tam widzisz u tego Kaźmierczaka, że przesiadujesz jeszcze tam. Ja go nauczyłem jeść kiełbasę, a on mi chciał mi nauczyć pisać. Ja mówię, tu pisać to nie, ale naucz mnie podpisywać się po żydowsku. No i on mnie nauczył, z prawo do lewa i ja podpisywałem się. Tylko tyle umiałem podpisać się po żydowsku. Później, kiedy wtedy ojciec kupił ten budynek, tydzień przed wojną kupił. Miał spłatę, matka miała spłatę po takim majątku sandomierskim. I miała to na PKO. I ostatnie pieniądze, jakie PKO w Chmielniku wypłaciło, to mojej matce wypłaciło. Tydzień przed wojną i kupiła ten budynek. Kupiła od katolików, od Gołębiowskich z Buzka. W tym budynku moim przez pewien okres czasu przechowywał się Żyd. Kto to był? To był lekarz medycyny Bałanowski. Tu w tym budynku. Ale później był w Warszawie i z Warszawy do Kielc podczas okupacji przewoziła go siostra mojej żony. Pod ukrycie, prawda? Po okupacji no, przyjechał tutaj do nas, prawda? Podziękował, że to tak się skończyło. Zdarzyło, że przeżył tą wojnę. I pracował później w Kielcach już po wojnie. Śladkowie był Żyd, w nazwisku Wygodny, który był rolnikiem. Więcej rolników, Żydów w Chmielniku nie było. Byli tylko Polacy rolnikami. Wówczas Żydzi prowadzili różne przedsiębiorstwa handlowe przede wszystkim. Małe takie sklepiki z brodami byli ci tacy, te długie takie ubrania mieli, ale tak to po europejsku, tak jak my. Byli przeważnie biedni. Do takich elit żydowskich to było kilka tylko osób. Lekarze, prawda, tam
fabrykanci, bo były zakłady takie prowadzone przez Żydów, piekarnie, jarwarnie, takie wyroblasy. To przeważnie było w rękach żydowskich. A my Polacy, to też mieliśmy bardzo mało sklepów, bo to raptem chyba 3, a resztę to było wszystko w rękach żydowskich. A z dryby szluft, a z dryby szluft, szlufę na Lecha Sydyn, szlufę na Lecha Sydyn, a z dryby szluft, a z dryby szluft. Na małym rynku były jatki, przeważnie obsługiwane przez Żydów. W jatkach tych sprzedawali gęsinę, ale jaką gęsinę? Przeważnie ta, która się nie nadawała do spożycia przez Żydów. Tak koszerne. No i wołowinę to dla wszystkich. W tych jatkach można było kupić taniej wątróbki gęsie, bo tu była ubój tych gęsi. Gęsi te po uboju były sortowane i wywożone przeważnie do Lwowa. Do Lwowa, Warszawa przyjmowała też te gęsi. Było bardzo mało polskich, katolickich sklepów. No, była duża konkurencja oczywiście też, bo były hurtownie w rękach żydowskich przeważnie. Takie na przykład hurtownia taka metalowa była na małym rynku, też w rękach żydowskich. Ale ojca nie mogli zwalczyć, bo ojciec prowadził sklep, rowery, wirówki, a między innymi i radia też. A to najważniejsze, broń i amunicja. To już w rękach żydowskich nie mogło być. Dlatego konkurencji nie miał, bo był sam jeden. A z dryby tanc, tańce na Lecha Sydyn, tańce na Lecha Sydyn. A z dryby tanc, a z dryby tanc, tańce na Lecha Sydyn. W rynku, oprócz mojego ojca, nie było polskiego sklepu. Bo Makówka, tam, co miał Łokciówkę, prawda? To był na małym rynku. Wawszy, ten spożywczy sklep, to był w bramie koło Makówki. Salamu na 1 maja. Rynek nie był częściowo wybrudkowany, a częściowo piach, ziemia. Tak, i cały handel to było na rynku. Były te stragany takie, tam też przeważnie Żydówki były takie, jak było zimno, to miały takie garstki jakieś, tam sobie palili w tych garstkach i ogrzewali się, siadali po prostu na tych garstkach. W czwartek były targi chmielników, a to były targi końskie, krowy, prawda, prosięta, świnie. To już to było na targowicy. A w piątek to normalny dzień. No tylko Żydzi wieczorem już mieli święto. Już świętowali. Do soboty wieczorem. A z dryby szluft, a z dryby szluft, szluby na Lecha. W piątek wieczorem po stronie zachodniej rynku głównego urządzali sobie spacery. Chodzili tam i nazad przez po tym chodniku. Także nawet nam było trudno przejść, bo tyle Żydów tam spacerowało od północy do południa. Tak. Często chodziłem, bo to ja. Siostry nie chodziły, tylko ja po te zakupy takie sobotnie, jak brakowało czegoś. Byli tacy przesądni, że na przykład mi towar dał, tylko niech pan zapłaci jutro.
nie brał pieniędzy. Kierowcami samochodów, które wozili te gęsi, przeważnie Polacy byli. I tam był taki, przezwaliśmy go Stasiu Tunia, kierowca. Bardzo przyzwoity człowiek i bardzo dobrze grał w piłkę nożną. Ale dlaczego nie grał w strzelcu? No bo żeń mu dał pracę. I dlatego musiał grać w żydowskiej drużynie. I był jeden z najlepszych zawodników przed wojną w Chmielniku. Nazywał się Sztukiewicz. A mieliśmy w Chmielniku chyba cztery drużyny piłki nożnej. Hapoel żydowski, Gwiazda żydowski, później Strzelec polski i Makabi żydowski. Jak nie było pieniędzy, to trzeba było podkopać się pod parkanem i przechodziło się na mecz. Słynny Szylman. To jest koło Buźnicy. Tam był jedyny bilard w Chmielniku, to był właśnie u Szylmana. I tam się chodziło na piwko i na te presle takie słonawe, żeby pobudzić apetyt. Polacy i Żydzi. Na lody chodziliśmy do pani Marysi. Obecny sabor. I to było blisko mojego sklepu i miała najlepsze miody. A oprócz tego Żydzi robili lody na zajście, 2 grosze czy 3 grosze, ale malutkie takie. To na parsty i takie. Było piwo w Chmielniku obsługiwane przez Buszczanina. Przyjeżdżał tu swoją aparaturą z Buszka raz w tygodniu. Kino było w obecnej straży, tylko w innym budynku. To była tak zwana szopa, gdzie idziesz do szopy, do kina. I jeżeli były jakieś na przykład dodatki takie, przed filmem, gdzie był pokazywany Hitler. To ten pan Bałanowski, ten doktor, który rzeczywiście i u mnie tutaj mieszkał, w tym budynku, kazał opuścić salę. I Żydzi wyszli wszyscy, bo był takim przywódcą żydowskim. Bez papierów, przywódca żydowski. Każdy go słuchali. I przez to nie oglądaliśmy żadnych takich filmów z Hitlerem, bo ten już splajtowałby ten, co wyświetla te filmy. Bo ludzie nie poszli do kina, a z Polaków to garstka była. Byłem w partyzance, bo ja należałem do AK. Mieszkał razem tam w sąsiednim mieszkaniu Ukrainiec, kierownik szkoły. I jako Ukrainiec miał radio, legalnie. I myśmy tam chodzili słuchać BBC i tam wszelkie komunikaty. I tam żeśmy co jest już słuchali. Także te wiadomości, prawda, to myśmy wszystko wiedzieli i przekazywaliśmy naszym oddziałom tam.
AK. To tragedia była dla Żydów, wymordowanie Żydów. Pewnej nocy zebrali Żydów wszystkich na targowicy, tam gdzie kiedyś grali w siłkę nożną te kluby. Tam segregowali i na furmakach niezdolnych, a resztę piechotą przez ulicę Szydłowską, rynek 1 maja obecne prowadzili do wagonu. No i po drodze strzelali do Żydów. Kiedyś tam zezwolono wyjść z domu, bo tak był rozkaz niemiecki, że nie wolno wychodzić. No to widać było kałuże krwi na chodnikach, w rynku przeważnie, na do 1 maja. Także że strzelali po prostu do Żydów. Także w tej chwili Chmielnik nie ma Żydów żadnych.